Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Insightach, czyli krótkich, zawsze merytorycznych i spontanicznie nagrywanych wglądach, które w danym momencie się pojawiają jako inspiracje w moim życiu. Ten aktualnie pojawił się w basenie, ale nie tym, w którym aktualnie się znajduję, tylko w nieco innym, podgrzewanym, ciepłym, z temperaturą dobrze powyżej 25 stopni, absolutnie fascynującym i szczególnie dobrze smakującym dla ciała w chwili, gdy wiedziałem, że na zewnątrz pada śnieg. I wtedy, gdy siedziałem sobie i deliberowałem o tym, co w dzisiejszym dniu w tych północnych Włoszech się wydarzyło, gdy wraz z moją rodziną jeździmy na nartach i moja meksykańska żona, która na nartach zna się mniej więcej tak jak Jamajczycy na bobslejach, robi swoje pierwsze szusy i świetnie sobie radzi. Moja 4-letnia córka również ma coś za sobą. To siedziałem w tym ciepłym basenie, zastanawiałem się, jak wygląda moja strefa komfortu i przyszło mi do głowy, że są pewne rzeczy, które są okazjami, które się nie powtarzają. I o tym traktuje dzisiejszy insight. Jestem ciekaw, ile razy w życiu coś nam przemknęło obok nosa, tylko dlatego, że siedzieliśmy w przysłowiowym, metaforycznym, ciepłym basenie, w którym wszystko rewelacyjnie grało i nie złapaliśmy możliwości, która w danym momencie się pojawiła. Być może nie poznaliśmy jakiegoś partnera, który zmieniłby nasze życie. Może nie zarobiliśmy jakichś większych pieniędzy ze względu na to, że woleliśmy być i tkwić w czymś, co doskonale znamy. Może nie wzięliśmy pod uwagę, że w chwili, gdy coś się pojawia, to jest to takie nieco anielskie wezwanie do podjęcia działania, które nigdy nie jest wygodne, bo gwarantuję Wam, że wyjście z ciepłego basenu i bycie teraz w miejscu, w którym na zewnątrz jest, no cóż, z minus kilka stopni, z całą pewnością no, najcieplejszym wyjściem z pudełka komfortu nie jest. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby korzystać z okazji, które się nadarzają i żeby absolutnie nigdy nie pozwolić, żeby jakaś wielka możliwość, którą w danym momencie masz, przeszła ci obok nosa. Więc nie zastanawiaj się absolutnie w chwili, gdy chcesz coś zrobić i masz jakąś okazję, żeby zrobić coś spontanicznego, nawet jak to, czyli położyć się na mroźnym śniegu, kiedy jest koszmarnie zimno, bo będziesz wiedział, że coś zrobiłeś i okazji nie przepuściłeś. Nigdy nie przepuszczajcie okazji. I o tym jest dzisiejszy insight. Wracam teraz do ciepłego basenu, ale wiem, że zrobiłem coś ważnego dla siebie i coś ważnego dla Was. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Jeszcze raz. Nigdy nie przepuszczaj okazji.